Tak samo jest w Czerniowcach. Ten sam stary blask i przedwieczny cień próbują roztuszyć mury, stiłki próbują wygładzić skomplikowaną powierzchnię ścian, utrącić te wszystkie gzymsy, pilastry, balkony, wykusze. Ale Czerniowce pamiętam akurat jak przez mgłę, ponieważ Saszko w swojej nieopisanej gościnności narzucił takie tempo, że dzień następny przypominał wnętrze ognistego pieca, który w te pędy chciało się opuścić. Na dworcu autobusowym podchodzili grubi taryfiarze i mówili, że do Suczawy nikt dzisiaj nie pojedzie. Podchodzili i kręcili na palcach pękami kluczyków samochodowych, do których doczepione były klucze do mieszkań, klucze do piwnic, klucze do kłódek, do furtek, do skrzynek pocztowych i cholera wie do czego jeszcze. Pobrzękiwali tym złomem i byli źli, że nikt im nie chce wierzyć, że nikt z nimi nie chce jechać za głupie 50 dolców do Seretu. I stali, to znaczy drobili nerwowo w tej i z powrotem i wyciągali szyję ponad tłum, bo taryfiarze w tej części świata, nawet gdy są kurduplami, widzą zawsze więcej niż reszta. Tak, facet, który ma wielką bryczkę, ale nie może nigdzie pojechać, to jest ciężka sprawa. Wszędzie to samo. W Gorlicach, w Kołomyi, w Delatyniu i w albańskiej Girocaster, gdzie za kilometr chcieli tyle, ile w Berlinie przy krajowym produkcie brutto 1500 dolarów na głowę mieszkańca. Siedzieli jeden za drugim w swoich 20-letnich mercach, beczkach i nic. Tylko niemieckie ceny. Zero negocjacji. Z nieba lał się żar. Żadnych drzew. Konie grzebały kopytami w rozwleczonych śmietnikach przy szosie. A oni podłubywali w nosie, kręcili kulki, pstrykali nim w kurz drogi zupełnie jak nasi na tych swoich wiekuistych postojach. No a ja się uparłem, że chcę do Erint, bo wypatrzyłem, że tam kończy się droga i dalej jest tylko masyw Lushin, który wyglądał bezludnie, niczym podłużny kawałek księżyca zeryty w dzikim i pięknym ciele Albanii. Musieli to wyczytać w moich oczach, musieli to wyczuć swoim siódmym taryfiarskim zmysłem. Pokonany wsiadłem do zielonej dwusetki z zadem tuż przy ziemi i ruszyliśmy.